Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj w moje łapy trafił model, który w 2020 roku otrzymał jakże zaszczytne miano samochodu roku. Czy Peugeot 208, bo oczywiście o nim mowa, zasłużył na takie miano? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. Na początek standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby szukające używanego samochodu mogą w bardzo prosty sposób, bez wychodzenia z domu, sprawdzić egzemplarz, którym są zainteresowane. Co trzeba zrobić? Otóż wystarczy pobrać raport ze strony carvertical.com, dzięki któremu dowiecie się, czy samochód, który chcecie kupić, nie był bity, czy nie jest kradziony, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie łatwo, szybko i przyjemnie. I mam też dla Was jeszcze jedną fajną wiadomość. Otóż dla moich widzów Car Vertical przygotował 10% zniżki. Wystarczy kliknąć w link, który macie pod filmem. Reszta dzieje się oczywiście sama. Także działajcie, korzystajcie i róbcie to taniej. A my przechodzimy do testu. Zaczniemy sobie od technikaliów, abyście wiedzieli w ogóle, z czym ja mam dzisiaj do czynienia. Ponieważ w gamie silnikowej 208 znajdziecie i jednego diesla, i model w pełni elektryczny, ale o nich może przy innej okazji. Dzisiaj skupimy się na wariantach benzynowych, a mamy tutaj opcje od 75 koni mechanicznych przez 100 po 130, którymi ja dysponuję właśnie w tym testowym modelu. Jest to oczywiście 1.2 PureTech, czyli znany i raczej lubiany silnik, trzycylindrowy, a ja oczywiście jako znana maruda jakimś wielkim fanem tych trzech cylindrów nie jestem i pewnie też nie zostanę po tym teście, ale zdecydowanie jestem w stanie uwierzyć, a w zasadzie wiedzieć, dlaczego ten silnik ma tak wielu fanów. Ale przejdźmy do konkretów. 230 Nm i co robi też pewnie duże wrażenie, 8,7 do setki. Jest to wynik jak na auto klasy miejskiej, autko klasy B, nieduże. Myślę, że nawet bardziej niż przyzwoity. Oczywiście mamy tutaj po boku takie pięknie wyglądające dwie literki GT i ktoś mógłby się spodziewać, że być może jest to hot hatch. Mamy tu ze 180 czy 200 koni, no ale niestety tak nie jest. Dzisiaj taka wersja nie jest dostępna, czyli to jest najmocniejsza wersja Peugeota 208. I od razu powiem, że mimo, że nie jest to oczywiście żaden hot hatch, ale ja ten samochód od momentu, jak go odebrałem, jak pierwszy raz do niego wsiadłem, traktuję, czy może czuję się w nim jak w takim małym gokarcie. Mimo, że to oczywiście nie jest w żaden sposób samochód sportowy, to żebyście tego nie traktowali, że ja coś takiego mówię, ale to, jak ten samochód jest zwarty, to, jak on pokonuje zakręty, to, że na fotelach dość wygodnych możecie się opuścić tak nisko, jak dawno naprawdę nie jeździłem. Jeszcze zaraz zrobię do tego wrzutkę, ale skupmy się na tym. Czyli siedzicie bardzo nisko na ziemi, macie nieduży, dynamiczny samochód i te wrażenia właśnie są takie, jakbyście jechali go-kartem. Wtrącić na pewno muszę, że zanim tak siądziecie, to spróbujcie jeszcze z zegarkiem ruszyć na przykład oparcie fotela przód-tył. Nie wiem kto i dla kogo w zasadzie została zrobiona ta regulacja, bo wciśnięcie tam ręki graniczy po prostu z cudem, ale no, co zrobić. Ale jak już się usadzicie, to tak jak mówię, ten samochód da Wam mega dużo przyjemności z jazdy. I może zanim przejdę do kolejnych zalet i wychwalania 208, którą bardzo polubiłem, skupię się na razie na wadach, bo mimo, że jest to samochód roku, to oczywiście wad pozbawiony nie jest i myślę, że dla wszystkich zainteresowanych zakupem takiego samochodu nawet ważniejsze jest to, aby poznać, jakie ten samochód może mieć wady, co powinni sprawdzić przed zamówieniem takiego samochodu, także przejdźmy sobie do tego. Pierwsza rzecz, o jakiej muszę powiedzieć, być może wcale nie jest wadą, ale po prostu cechą tego modelu, to, że ten samochód jest dość nieduży w środku. I ja czytałem w wielu testach, że to jest mega przestronny samochód i nie wiem, jak można coś takiego napisać. Oczywiście z przodu to każdy samochód ma wystarczającą ilość miejsca dla dwóch osób, no chyba, że macie 2,20. Ale dla większości osób z przodu jest ok. Tutaj z tyłu jest dość ciasno, także jeśli kupujecie ten samochód dla siebie czy dla dwóch osób, to nie będzie to miało żadnego jakiegoś istotnego znaczenia, ale jeśli chcecie przewozić tym samochodem większą liczbę pasażerów, to ja zdecydowanie polecam może zabrać, nie wiem, dziecko, które będzie jeździło z tyłu, przejechać się na jeździe testowej, bo moim zdaniem z tyłu jest dość ciasno, a na pewno już dla osób, które mają, nie wiem, 186 cm, 188, będzie też za nisko. Ale mówię, to nie jest może nawet wada tego samochodu, bo jednak jak ktoś szuka samochodu w tym segmencie, no to raczej nie potrzebuje nie wiadomo ile miejsca, bo pewnie jest to drugi samochód, ale musicie o tym wiedzieć. Natomiast największą wadą dla mnie w tym modelu, nie powiedziałem jeszcze, że mamy tu 8-stopniową skrzynię biegów, to też zobaczcie, autko klasy miejskiej, 8-biegowa skrzynia automatyczna.
jak się to wszystko zmieniło. No ale to akurat plus, ale minus jest taki, że skrzynia w połączeniu z silnikiem, w połączeniu z systemem start-stop, o ile jak już sobie jedziecie, to w zasadzie przy każdych prędkościach spisuje się bardzo dobrze. Nie ma tu żadnego problemu z jakimś szarpaniem, z jakimiś lagami. Bardzo dynamiczny samochód, bardzo sprawny napęd, bardzo fajna skrzynia. To, co mnie najbardziej denerwuje, to na przykład czy jazda w korku, czy gdzieś na przykład zjeżdżacie ze skrzyżowania i takie sytuacje, gdzie nawet nie jak teraz, bo ja tutaj za mało zwolniłem, ale jak zwalniacie na tyle, że prawie się zatrzymujecie, gdzie na przykład jedziecie jeszcze na hamulcu, już prawie stoicie, silnik się wyłączy i nagle zmienia się sytuacja, chcecie ruszyć, naciskacie gaz, to te momenty, kiedy wyłącza się silnik, po prostu działa start-stop, nagle się włącza, są po prostu mega nieprzyjemne. Można to oczywiście skrócić do tego, że silnik uruchamiając się na światłach czy gdzieś jak się zatrzymacie, robi to po pierwsze za głośno, bo to bardzo słychać, po drugie aż na kierownicy czuć pewne drżenie, także jest to mega odczuwalne, coś co jest takie raczej nie dzisiejsze. Ja też ostatnio jeździłem Volvo XC60, którym tego nie było wcale, więc taki mam trochę przeskok ze skrajności w skrajność, no ale jeżdżę tym samochodem od tygodnia i mnie to po prostu drażni za każdym razem i mi się to nie podoba, także sprawdźcie to. Można to po prostu sprawdzić, jadąc gdzieś w korku, to poczujecie to najbardziej. Nie podoba mi się to. I trzecią rzeczą, która bardzo zwróciła moją uwagę, to jest problem z zajęciem właściwej pozycji w tym samochodzie. I jest to troszkę, czy może o tyle dziwne, że zakres regulacji, czy kierownicy, czy fotela, to jest wszystko w porządku. Problem jest właśnie z tą kierownicą. Ona fantastycznie wygląda, jeszcze lepiej leży w dłoniach, jest idealnie dobrana na grubość, jest nieduża, wiadomo, spłaszczona i na górze, i na dole. I też dzięki temu, że jest taka mała, wydaje Wam się, że ten samochód prowadzi się jeszcze lepiej, niż naprawdę się prowadzi. Ale jak usadzę się bardzo nisko, to też przez to, że tutaj patrzymy na zegary nie przez kierownicę, ale nad nią. Jak siedzę bardzo nisko, to kierownicą zasłaniam sobie zegary i nic nie widzę. Jak siądę wyżej, podniosę fotel wyżej i widzę zegary, to walę kolanami w kierownicę i nie mogę skręcać, bo opiera mi się ona na kolanach. Naprawdę zajęło mi kilka dni, aby znaleźć jakiś taki w miarę kompromis, który akurat dla mnie i tak nie jest jeszcze taki, że tak powiem, idealny. Ale może to jest mój problem, nie wiem jak inne osoby. W każdym razie mnie to spotkało i bardzo ciężko było mi tę pozycję ustawić. I sprawdźcie to na sobie, bo niewykluczone, że też Was to może spotkać. Także te trzy rzeczy były czymś, co nie do końca spodobało mi się, a może mi się nie spodobało w tym modelu. I jak już sobie ponarzekałem, to wymienię jeszcze jedną rzecz, która dla mnie jest wadą, a dla wielu z Was może być mega zaletą. Otóż są to zegary, czy w zasadzie nie wiem, czy dziś to można nazwać zegarami, bo to już z zegarami ma coraz mniej wspólnego. Wyświetlacz ten przed Wami. Jest on trójwymiarowy, będzie to ciężko pokazać na nagraniu, ale powiem tak, jeśli lubicie coś takiego, czyli po prostu 3D, to te zegary mają szansę stać się Waszymi ulubionymi w ogóle ze wszystkich samochodów, bo na pewno robią super wrażenie. Ja mam coś takiego, że ja nie lubię ani telewizorów 3D, nie chodzę nigdy do kina na seanse 3D, bo po prostu mam jakieś zawroty głowy, jeśli dłużej na coś takiego patrzę i ja po prostu tego ani nie potrzebuję, ani tego nie lubię. Dlatego ten efekt, jak wsiadłem, to oczywiście wow, ale po 35 sekundach stwierdziłem, jak to zmienić. Na szczęście można to zrobić. Mamy tutaj ileś ustawień, popatrzcie sobie na nie. I tak jak mówię, pewnie wielu użytkownikom one się bardzo spodobają. Ja cieszyłem się tym, że mogę sobie ustawić normalne zegary 2D po prostu i na nich jeździłem. I ciekawy jestem, jak jest u Was. Czy to taki jakiś mój wymysł, moja fanaberia, czy też macie coś takiego, że te 3D to jednak fajnie, ale może nie do samochodu. I wracając do chwalenia. Kokpit. No to jest po prostu sztos. I materiały, które naprawdę są... Pamiętajcie, że mówimy o autku klasy B. Małe jeździdło. Naprawdę tutaj można się poczuć jak w aucie przynajmniej jedną klasę wyżej. Peugeot umie w kokpity i spasowanie, i wygląd, i po prostu design tego dla mnie to jest petarda. Mówiłem o tym już oczywiście 100 razy, ale bardzo przykłada się do tego kierownica.
Tutaj pomieszali trochę to, że mamy i przyciski fizyczne, które naciskamy, i przyciski dotykowe, ale i tak w ogóle, że dobrze, że one tutaj są, że nie jest tak, że wszystko musimy obsługiwać w wyświetlaczu, bo to oczywiście robi się dzisiaj standard, ja też 100 razy mówiłem, że tego nie lubię, także dobrze, że tak troszeczkę chociaż pomieszali. Trzeba chwilę poświęcić, żeby się do tego przyzwyczaić, to nie jest tak, że intuicyjnie będziecie od razu wszystko wiedzieli, ale chwilę pojeździcie i myślę, że będzie ok. Słowo na temat systemu audio, bo to też mój konik. Nie wiem, kto go robi, nie jest nigdzie to podpisane, ani w żadnym prospekcie tego nie znalazłem, ale muszę powiedzieć, że jak na tę klasę, gra całkiem spoko. Oczywiście trzeba chwilę poświęcić, aby pobawić się ustawieniami, dopasować to do siebie i nie powinniście narzekać. Z takich fajnych patentów we wnętrzu, na przykład, mimo że jest tutaj pełno piano black, które wygląda super, ale rysuje się od patrzenia, tak jak każde, to, ale wygląda super, to taki fajny patent, robicie pyk, i nie dość, że tutaj mamy oczywiście akcesoryjną ładowarkę indukcyjną, możemy sobie położyć telefon, to jeśli ktoś chce, na przykład, nie wiem, korzysta w jakiś sposób z telefonu, to można go sobie po prostu tutaj postawić. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo fajny patent. Nie spotkałem się z czymś jeszcze takim i super sprawa. Bardzo mi się to podoba. I nie powiedziałem też o bagażniku. 311 litrów. Nie jest to ani jakiś rekord, ani wartość jakaś za mała. No to jest coś, co w tej klasie myślę, że jest standardem. Także 208 nie odbiega tutaj specjalnie w żadnym kierunku. Mimo dość małej przestrzeni z tyłu za mną, tak jak mówiłem, to bagażnik jest w miarę ok. Trzeba też oddać 208, że podczas jazdy na przykład autostradą, drogą ekspresową, szczególnie gdzieś większymi prędkościami, jest bardzo stabilny, zachowuje się bardzo przewidywalnie, nie jest jakoś mocno podatny na podmuchy wiatru, ale przede wszystkim ta stabilność robi bardzo duże wrażenie, bo to jest niewielki samochodzik, którego żywiołem nie powinna być szybka jazda po autostradzie, a naprawdę nie ma z tym kompletnie żadnego problemu i wpływa też na to wyciszenie, które tu oczywiście przy zaznaczeniu jak na tę klasę, ale jest bardzo dobre. Zaraz przejdziemy do ostatniej rzeczy, czyli ile to kosztuje. Ciekawej rzeczy. Ale muszę zatrzymać się jeszcze na sekundę na wyglądzie i tutaj powiemy sobie już o Car of the Year. To jest oczywiście moje zdanie, możecie się z tym kompletnie nie zgadzać, ale dla mnie to jest sytuacja, która pokazuje bardzo jasno, ile znaczy to, jak samochód wygląda. Ja uważam, że to jest najładniejszy samochód w klasie B. Oczywiście on musi być w wersji GT czy GT Pack, aby miał te wszystkie bajery, których nie będę teraz wymieniał, ale żeby po prostu wyglądał tak jak ten. Tu mamy też piękny kolor. W ogóle Peugeot rozbił bank tymi kłami z przodu. Coś fantastycznego. Tył jest dość kontrowersyjny. Z tego, co widzę po opiniach ludzi, których pytałem, ja uważam, że jest przepiękny z każdej strony. Tu jest tyle detali, tyle smaczków, coś fantastycznego. Ale chcę powiedzieć o czymś innym. Moim zdaniem ten model zdobył tytuł samochodu roku wyglądem. I argumentuję to tylko i wyłącznie tym, że jest tutaj za dużo wad, takich zauważalnych, aby można było przyznać tytuł samochodu roku 208, kierując się tylko i wyłącznie takimi czysto praktycznymi walorami. Tym samochodem się oczywiście bardzo przyjemnie jeździ. Jest świetnie wykonany, świetnie się w nim czujesz i tak dalej, ale to, co jest najprzyjemniejsze, to patrzenie na niego. I myślę, że tym kierowali się jurorzy i to po prostu pokazuje mi, ile znaczy design w motoryzacji. Co mam jeszcze na podparcie swojej tezy? No to właśnie, ile to kosztuje. Cennik zaczyna się bardzo atrakcyjny, bo to jest niecałe 60 tysięcy, 59 100. Bardzo dobra cena, nie? Tyle, że tam oczywiście nic nie ma, mamy 75 koni, to wszystko wygląda inaczej, nie ma tu takiego wyświetlacza, no praktycznie nic tu nie ma z rzeczy, którymi ja dysponuję w modelu testowym. I problem jest taki, że jak chcecie na przykład 130-konną wersję, chociaż pewnie najczęściej będzie wybierana 100-konna, ale jak chcielibyście 130-konną, to wskakujemy na, uwaga, 93 200. I jeszcze nie mamy lakieru. To będzie oczywiście dużo wyższa wersja wyposażeniowa, których jest chyba z 7, ale jakbyście chcieli wersję GT, taką jak mam tutaj, no to dokładacie 100 zł i jeszcze 100 tysięcy i macie GT. Jak chcecie dokładnie ten model, którym ja jadę, ze wszystkim, co tutaj można mieć, GT Pack i tak dalej, lakier, to będzie ze 105-106. Za autko klasy B. Bez prądu, bo to, co dzisiaj najczęściej, 100 tysięcy, no ale jakiś tam pełen elektryk albo chociaż plug-in. Tu tego nie ma. Co akurat super, bo dawno nie jeździłem samochodem, który nie ma
nic wspólnego, żadnych hybryd, miękkich hybryd, elektryków i tak dalej. Ja ceny oczywiście komentował nie będę, tylko powiem moje zdanie, które mówię zawsze, że wszystkie samochody są za drogie, no ale tytułu Car of the Year ten samochód cennikiem nie zdobył. I tym optymistycznym akcentem przejdźmy do podsumowania. Mimo że dosyć drogi, mimo że z kilkoma wadami, które po prostu sprawdźcie, bo może one w ogóle nie będą Wam przeszkadzać, ale fantastyczny samochód. Uwielbiam tym samochodem jeździć, cieszę się na każdą jazdę. Jak go widzę na drodze, to zazdroszczę kierowcy, bo wiem, że kupił sobie naprawdę mega fajny samochód. A, i nie powiedziałem o spalaniu. Bym zapomniał. Jeżdżąc po mieście, ja uzyskiwałem wyniki w okolicach 8 litrów. Jeździłem dość dynamicznie, bo po prostu bardzo cieszyłem się jazdą tym samochodem. Jeżdżąc gdzieś na szybszych drogach, to też było gdzieś koło 8 litrów, powiedzmy, na autostradzie. Ale jak zjeżdżałem na jakieś boczne dróżki, gdzieś tam powiedzmy na ograniczeniach do 90, to potrafiłem spalać poniżej 5 litrów. Także jak nie będziecie za bardzo cisnęli, to ten silnik potrafi być bardzo ekonomiczny. A przy jakiejś szybszej jeździe, no to te wartości też będą w miarę rozsądne. Przynajmniej tak było u mnie. I wracając do podsumowania tego tygodnia spędzonego z 208, to jest to jeden z tych modeli, który żal mi oddawać, bo za każdym razem jak wychodziłem z mieszkania i zbliżałem się do tego samochodu, to Micha mi się cieszyła. I myślę, że dokładnie o to chodzi w tym samochodzie. On ma sprawiać radość. I robi to świetnie. Jeśli nie jest Wam potrzebny większy model, na przykład 308, bo ja troszkę usprawiedliwiając tę cenę, tak to widzę. Ja się spotkałem też, bo mówiłem to już, sprzedawałem samochody i spotykałem się z sytuacjami, gdzie klient miał pieniądze na większy model, ale po prostu go nie chciał, bo go nie potrzebował. Ja tak widzę, przynajmniej w tych wyższych wersjach 208. To jest samochód dla ludzi, którzy nie chcą większego modelu, na przykład 308, a chcą mieć wszystko w tym troszkę mniejszym. I tym samochodem powinni być zachwyceni. I to by było tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejne testy. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby ich nie przegapić. Zaraz oddajemy 208 i przeskakujemy ze 3 klasy wyżej. I widzimy się w kolejnym teście. Trzymajcie się. Cześć.